takie szybkie danie chciałam Wam pokazać. To będzie też danie z kiełkami. To jest tylko marchewka, cukinia, brokuły. Do tego są kiełki soczewicy i kiełki mang. Sos sojowy, tamari. I do tego użyję makaronu ryżowego, z brązowego ryżu. Aha, to dokładnie muszę Wam powiedzieć, co tutaj jest, bo teraz sobie przypomniałam, bo to jest takie, wiecie, no, spontanie robione. Więc tutaj w środku mamy tak, marchewkę pokrojoną na bardzo takie drobniutkie kawałeczki. Do tego są dwie pieczarki, to są dwie małe marchewki, brokuł, cztery takie różyczki. Do tego mamy, pokroiłam taką kciuk, no mniejszy trochę kciuk imbiru jeszcze. I cukinia, tak? Do tego dałabym jeszcze, jakbym miała, ale nie miałam, szczypiorku. Ale nieważne, nie musicie mieć. To tak, albo na przykład cebuli, ale nie dawałam tutaj cebuli. I tak jak mówiłam, kiełki mang domowe i kiełki soczewicy domowe. Możecie je tutaj zobaczyć. I to jest tak naprawdę na wodzie, ale to nie jest duszone, tylko jest to po prostu tak lekko surowawe w środku. Także taki pomysł na danie z kiełkami. Tutaj mamy makaron przygotowany i tutaj już daję lekko podgrzane warzywa. Że to wszystko jest tutaj. Nie wiem, czy je zasłonię. I tu, do tego, pamiętajcie, one są surowe. I tutaj do tego daję łyżkę, no pół łyżki w zasadzie, oleju kokosowego i mieszamy wszystko razem. Wszystkie szybkie danie. Jak będzie mało soli... Aha, dodałam trochę pieprzu kajeńskiego, bo nie wiemy na ostro, teraz taka pogoda jest, więc... Tyry! Przykrywam to, bo zaraz przyjdzie mój mąż i będziemy jedli. Także pozdrawiam Was serdecznie. Kiełkujcie! I jedzcie swoje kiełki w różnej postaci. Czasami można je po prostu delikatnie podparować. Pa, pa!